Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest kolejny odcinek z Let's Play Shadow the Hedgehog. Tak, no, dużo ludzi mi mówiło, że mówię D, a nie D. To jest po prostu z przyzwyczajenia, tak od razu mówię, tak trochę się wytłumaczę, że o, to ja się przyzwyczaiłem. I skończyliśmy ostatnio na tym, że mieliśmy pokonać bossa, tylko mi się nie chciało już siedzieć przed castingiem, więc ją nie pokazałem. Another Chaos Emerald. What are you doing here, Shadow? Doctor, I don't want to fight with you, but I need those Chaos Emeralds. They hold the secret to my... Enough of this nonsense! The Chaos Emeralds belong to me! All of them! No one gets in my way. Those who do will be destroyed. So stand clear or I will crush you! Just as I will those black creatures. No to jademy. Znowu mam pokonać Eggbreakera. Jakiegoś powodu jest z nami Amy. W każdym razie, no jesteśmy tutaj, no mówię, nie chciało mi się zbytnio czekać na to, aż taka scenka minie. W poprzednim odcinku, bo to nie ma zbytnio sensu, umówmy się. Myślę, że to po prostu nie ma sensu i tyle. Więc od przyszłego tygodnia w sumie zaczyna się już Sonic Month, bo jest już październik, w październiku jest Sonic Month i będzie fajnie. Tak, tak. No mam nadzieję, że będzie fajnie, bo ja się będę musiał pewnie nieźle napocić, żeby odcinki były, ale no mam nadzieję, że będzie warto, jak zrobię Sonic Month. Będzie fajnie. W ogóle planuję zawsze troszeczkę więcej rzeczy robić niż... Mr. President. There's an emergency. What now? It seems as if our ground forces have been able to contain the Black Arms. But apparently enemy reinforcements have arrived, and Central City is being invaded. How? How can this be? Czyli poziom czy cutscenka? Poziom, na szczęście. A więc... No Sonic Month ogólnie planuje troszeczkę więcej rzeczy robić niż to co było, bo tak naprawdę robiłem tylko top 10. Wie, może pan game pokazałem mi tyle. Dobra, więc Central City. Jaką misję tu mam wykonać? Złą, okej. Zła misja jest akurat bardzo łatwa. A więc nie mówię, no. Będę się starał jakoś zrobić troszeczkę więcej w tym Sonic Month. Nie, że tylko będę pokazywał fan gamy i będę tylko takie poły robił, no. 10 i w sumie let's playem. No nic nowego, no. Raczej się będę starał się już dodawać przynajmniej Sonic Heroes. Bo wiecie, no nadal mój let's play z Super Hard Mode jest, więc no, trzeba by go dokończyć w końcu. Byłoby miło w każdym razie. Więc to na pewno będzie, a co do reszty to... Nie wiem.
Bo na serio trzeba się do wszystkiego przygotować, a ja... Bądźmy szczerzy, nie jestem dobry w przygotowaniach do czegokolwiek, tak naprawdę. Więc, jak coś nie pyknie, to moja wina. Nigdy nie wiem, gdzie mam... Tutaj mam iść. Pikselku, 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 bo się zagadałeś, zapomniałeś, co masz robić. Jezus, to tyle do Sonic Month jakoś. Nie, mam nadzieję, że to jakoś dobrze wyjdzie. W zeszłym roku było jakoś... W sumie to dobrze się to przyjęło. Dlatego to w sumie powraca w tym roku, jakbyś tam nie dobrze przyjął, to w sumie tego nie powtarzał, więc co ty mówię. No dobra. Więc robię, to będzie teraz takie kanałowe święto, że Sonic Month, czyli nie listopad, październik to jest Sonic Month, no właśnie. Będzie fajnie, I guess. W sumie to trochę zrąbałem teraz. Powinienem był zostawić sobie... Pora. Dobra. YOLO! Ja raczej Chaos Control! Chaos Blast! Musiałem jeszcze to ostatnie Chaos Blast zrobić, żeby było fajnie. Dobra, więc tu powinniśmy iść. Fajnie. W ogóle też prawdopodobnie, najprawdopodobniej skończę już Shadowa w Sonic Month. Więc nie wiem, czy też nie wyjdzie na to, że Shadowa też będę robił tak jak Sonic Heroes, że super hard mod, bo w Shadowle też jest super hard mod. Także taki jakby super hard mod. I jego też będę przychodził tak jak to zrobiłem właśnie z Sonic Heroes. Więc jeżeli ktoś się zastanawiał, czy będę robił expert mod w Shadowle, tak będę go robił. Kiedyś na pewno. Niepotrzebny mi, ale... No i przeszliśmy Central City. I jest fajnie. No i teraz następny poziom. Perfect. Perfect jak zawsze, no cały czas tylko perfect. Kurde. No dobra, będziemy niszczyć ludzkość. Jak świetnie. No i to już jest ostatni w sumie poziom na odcinek, ale nie jest taki długi. Co jest... W sumie głupie, no. 10 minut odcinek, no dobra.
Z tym poziomem to będzie jedna chwila. Ale jesteśmy na Ark znowu. Więc zła misja w Ark polega na tym. Aha, w sumie nie powiedziałem co, jaka jest dobra misja w Central City. Ups. A więc w Central City dobrą misją było to, żeby zniszczyć 20 małych bomb rozstawionych po Central City, więc sobie przypomniałem spokojnie. A tutaj dobrą misją jest chyba po prostu dotrzeć do Goloringu. Tak, do Goloringu po prostu dojść. A no złą misją jest to, że musimy rozwalić jakieś generatory czy coś. Nie, to jest tak naprawdę. Ale udaję, że wiem, bo wtedy wyglądam mądrze. No. Więc po prostu latamy sobie na tym Black Creature i po prostu rozwalamy wszystko na naszej drodze. Nie jest poziom ten jakiś strasznie długi. I taka mała rada, jeżeli natraficie na jakiegoś kolejnego takiego potworka, jak ten, na którym latamy teraz, to zdecydowanie wam bardziej polecam po prostu zeskoczyć, bo zawsze jest tam checkpoint obok niego, więc po prostu zeskoczyć, zrobić sobie checkpointa, na wszelki wypadek zamienić na takiego z większym życiem. No i teraz możemy z powrotem jechać. No tak to trochę kiszka jest. Jak tak na przykład zginiemy i nie zrobimy sobie checkpointa i musimy znowu przechodzić wszystko od nowa. Więc nie polecam osobiście. Nie wiem w ogóle dlaczego tam frame rate w tej jednej sekcji tak spadł do 5 klatek po prostu. Nie wiem tak naprawdę czemu tak jest, biorąc pod uwagę, że to na serio nie aż tak dużo rzeczy jest na raz. Tu jest dużo więcej, a frame rate jest zdecydowanie lepszy. I od razu wam mówię, ludzie, jeżeli kiedykolwiek będę robił let's play V2 z Shadowa, a na pewno będzie takowy, to najprawdopodobniej będę robił go z wersji xboxowej, która jest technicznie rzecz biorąc najlepszą konsolową wersją, bo nie ma... Co się stało? Okej. Wracając, no... wersja xboxowa jest najlepsza, ponieważ nie ma żadnej kompresji na cutscenkach. Nie ma... No nie ma żadnych kompresji. Stały ma frame rate. I właściwie to... To jest po prostu wersja GameCube'owa, tylko że bez kompresji, czyli najlepsza. Bo wersja PS2, no przyznam w sumie, że robiłem tylko dlatego, że ma najmniej kompresji i po prostu to jest jedna, jaką tak świeżo rzecz biorąc mam. No tak mógłbym technicznie rzecz biorąc jeszcze z wersji GameCube'owej to nagrać, ale na serio, coś do tych cutscenek mnie nie przemawiało, po prostu chciałem to zrobić z PS2, nie wiem. Nie wiem dlaczego, po prostu chciałem. A no tak, też dlatego, że mój pad jest zrąbany kompletnie do GameCube'a. To też może być coś do tego. Dlaczego nie robiłem? Błagam. Dobra, ty mi już nie... dasz kupę. Nie, błagam. Yes! Dobra, teraz nie będzie już aż tak źle. Byłoby dobrze, jakbym znalazł... ała. Jakbym znalazł... Nie, dammit, no! Dammit! Nie wolno na tych boosterach się... No, przyspieszać, no. Dobra, to jest taki prosty poziom, a ja na nim lamię. To jest taki prosty poziom. Dlaczego tu dalej energii nie ma? W tym poziomie. Dobra, ja wiesz,
Tak, niby mogę to zrobić checkpoint, ale mi się nie liczy. My lecimy. A w ogóle kto daje tą drugą? Aha, to po prostu jest ten normalny misja. Bo ty mnie masz w dupie tak, jak myślę, że wygrywam, więc to jest dobre. Nie. Dobra. Damn it. Dobra, no i mam tak. Teraz musimy lecieć. Nie ruszam żadnych boosterów, bo boostery są złe bardzo. Znaczy w sumie te mogą już użyć, bo to one by nic mi praktycznie nie zrobiły, ale tych nie, nie. Tara! Przeszliśmy. No i to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku, bardzo króciutkim w sumie. No i to i tak dobrze, mam sporo do tłumaczenia. A więc no, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos Control!